Witam Państwa ponownie. Młodzi ludzie uwielbiają przynależeć do odpowiedniego towarzystwa, zapewniającego im popularność i prestiż, nawet jeśli to odpowiednie towarzystwo robi bardzo złe rzeczy. Bohater naszej dzisiejszej historii prowadził ryzykowny tryb życia, nieświadomy dokąd zmierza i z kim, i jakie wiąże się z tym niebezpieczeństwo. Dotarło to do niego dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Patrząc na niektórych bezdomnych trafiających do Pacific Garden Mission, można mieć wątpliwości, czy kiedykolwiek będą w stanie się zmienić. A jednak nasze motto brzmi: nigdy nikogo nie przekreślaj. Niezależnie jak beznadziejne sprawiają pierwsze wrażenie, w ich sercach zasiane zostaje niezniszczalne Słowo Boże, a pracownicy misji robią wszystko, by na każdym kroku dane im było odczuć Bożą miłość. Bezpieczny nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczna i dentystyczna w misyjnym ambulatorium – wszystko to otrzymują za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. I stopniowo odkrywają, że jest ktoś, komu na nich zależy, bez względu na ich trudną przeszłość i opłakany stan, w jakim znajdują się dzisiaj. Życie tych, którzy decydują się iść za nim, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2687 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Cześć, Jim! Widzę, że zrezygnowałeś dzisiaj z kościółka, co? Siema, tata w końcu cofnął mi szlaban. Od razu przybiegłem do ciebie. Musimy to uczcić. Dobra, wezmę trochę towaru. Ty, a masz forsę na piwo? Jasne. W piątek dostałem wypłatę. Jak to dobrze, że ktoś tu pracuje i dostaje kasę. Byłem w pracy na takim haju, że odwrotnie zamontowałem korbę w wyścigówce. Zauważył? Pewnie, ale raz dwa naprawiłem. Dobrze, że w warsztacie poza mną nikogo już nie było. Ty, mam kluczyki od furgonetki taty. Jedziemy! Stary, nie pochlap wszystkiego tym piwem. Uważaj! Pamiętasz, że to auto twojego starego? To nie, tam stoi glina! Idzie do nas! Trzymaj się! Ty wyrzuć piwo, szybko! A co z trawą? Schowaj! Działo się to, kiedy nasz bohater był w drugiej klasie liceum i podobnie jak wielu nastolatków, gotów był spróbować wszystkiego, zwłaszcza jeśli wiązało się to z rzuceniem wyzwania władzy i buntem przeciw autorytetom. Uważał, że jest panem samego siebie i ma kontrolę nad swoim życiem. Dał się jednak zwieść najstarszemu kłamstwu świata. Prawdziwa historia Jima Gilesa już teraz w Wyzwolonym. Dorastałem w Evansville, w Indianie, gdzie tata był współwłaścicielem prężnie działającej firmy. Miałem trzech starszych braci i młodszą siostrę. Byliśmy sobie bardzo bliscy, tworząc zgraną, pełną miłości, religijną rodzinę. Uczyłem się w szkole prywatnej, a w każdą niedzielę chodziłem z rodzicami do kościoła. Uwielbiałem sport i latem grałem w małej lidze baseballowej. Tak było mniej więcej do 12 roku życia. A potem wiele się zmieniło. Słyszałem, że dzisiaj w szkole dostałeś lanie, Jim. Ta nauczycielka jest nienormalna, tato. Nic nie zrobiłem. Wszyscy tak mówicie. Ale naprawdę ona jest okropna. Widziałem, jak złapała chłopaka z piątej klasy i obijała go o szafkę. Pewnie sobie na to zasłużył. Opowiadałem ci, jak kiedyś złapała jednego chłopaka za włosy i uderzyła twarzą w ławkę za to, że jej nagadał. Więc nie pyskuj. To jedna z najlepszych nauczycielek.
Masz szczęście, że cię uczy. Znasz zasady. Jak narozrabiasz w szkole, to masz kłopoty w domu. Szlaban, na 3 dni. Och, tato, miałem dzisiaj pograbić liście u pani Potter. Potrzebuję pieniędzy. W porządku. Pograbisz liście, a potem prosto do domu. Rodzice zaszczepiali nam odpowiedzialne podejście do pracy. Latem kosiłem trawniki, jesienią grabiłem liście i odśnieżałem zimą. Pierwszego jointa wypaliłem z kumplami pod koniec 8 klasy. Spodobało mi się i pierwszy miesiąc w liceum przeżyłem na totalnym haju. Kiedyś poszedłem z rowerem do pobliskiego warsztatu. No, co chcesz z nim zrobić, Jim? Chciałbym założyć większe koła, żeby jeździć szybciej, ale sam nie dam rady. A myślisz, że zmieszczą się do tej ramy? Spokojnie, tu jest sporo luzu. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Uwielbiam wszystko, co ma koła, zwłaszcza kolażówki. Ile masz lat? 15. No, a nie chciałbyś popracować u mnie w warsztacie? Jasne! Bardzo chętnie, panie Sanders. Rodzice się zgodzili i z początku bardzo przejmowałem się moją nową pracą, ucząc się wszystkiego od podstaw. Kiedyś szef zabrał mnie i Arta, innego mechanika, na krótki kurs weekendowy. Wieczorem poszliśmy na pizzę, a szef zamówił dzban piwa. No, częstujcie się, chłopaki. Dzięki, panie Sanders. Tak. No i co myślicie o tym szkoleniu? Zakładanie szprych wcale nie jest takie trudne, jak myślałem. Tego właśnie chciałem, żebyście się nauczyli. Tego i jak złożyć nowy rower. Wybaczcie. Ale się zarał. W jednej szklance piwa. Patrz, jak się zatacza. Chyba ty powinieneś prowadzić, Art. W samochodzie szef stracił przytomność i odtąd wiedzieliśmy, że ma problem z alkoholem. Później znaleźliśmy butelki poukrywane w całym warsztacie. Myśleliśmy, że pije z powodu żony, która miała trudny charakter. O, jak ty z nią wytrzymujesz, Jim? Masz, stachnij się. Staram się jej unikać. Dzisiaj wściekła się na jednego z klientów. Później szef odprowadził go do samochodu i przepraszał. A żonie zabronił wchodzić do warsztatu. Ty chcesz, żebym ja tam przyszedł do pracy? Poza nią wszystko jest super. Szef czasem nawet z nami popala. Myślisz, że by mnie zatrudnił? Pewnie. Znam ci świetne referencje. Jasne. Pali zioło jak stary ćpun. Mój przyjaciel ostał się w pracy ledwie miesiąc, po czym szef go wyrzucił. Okazał się kiepskim mechanikiem. A poza tym na okrągło okupował toaletę, gdzie palił skręta za skrętem. W drugiej klasie pozwalaliśmy sobie nawet popalać w szkole. Co jednak szybko się skończyło. Dobry towar. Pierwsza klasa, co? Jak jestem zjarany, to czuję, że mogę wszystko. Ty poszedłeś kiedyś na czpany na WF? Jasne. Stary, było super. Raz przypaliłem nawet na biologii. Niech ci odbiło. Stary, ja mam lufkę na jedną działkę, zobacz. W ogóle nie daje dymu. Chowam głowę pod ławkę i... Palę. Nie rozwalasz mnie. O nie. Dyrektor przyłapał cię na paleniu trawki w szkole. Co się z tobą dzieje, Jim? Nie tylko mnie. Był tam też Kevin. Jakby to było jakimś usprawiedliwieniem. Myślałem, że masz więcej rozumu. Ja tylko chciałem spróbować. Nie kłam! Masz szczęście, że nie wylądowałeś w areszcie. Wiem. Dyrektor
Kazał nam iść do domu i powiedzieć rodzicom. Wylali cię? Nie. 2 tygodnie zawieszenia i przez miesiąc codziennie po 2 godziny po lekcjach. I co jeszcze? W sobotę prace społeczne. No i dobrze. A teraz moja kolej. Szlaban przez miesiąc i koniec z paleniem. Nie zrobiło to na nas większego wrażenia. Razem z kumplem dalej paliliśmy. Zaraz po lekcjach i w czasie prac społecznych. Miesiąc później, jak tylko skończył się mój szlaban, pojechaliśmy razem z przyjacielem na przejażdżkę, autem jego ojca. To wtedy uderzyliśmy w słup telefoniczny i zostaliśmy aresztowani. Miarka się przebrała, Jim. Nie ja prowadziłem, tato. To Kevin. Ty nigdy nie jesteś winny, prawda? Co znowu źle zrobiłem? Policjant mówi, że mieliście w samochodzie piwo. Widział, jak wyrzucacie butelki przez okno. Wszyscy piją piwo. Wielka rzecz. Pewnie, zwłaszcza w samochodzie. No i oczywiście były narkotyki. Ostrzegałem cię. Przecież to nie był mój wóz. Nie mam pojęcia, skąd wzięły się tamte prochy. Ty przestań ze mną pogrywać. Niedobrze mi się robi od tych twoich historyjek. Tato, wszystko będzie dobrze. Ojciec Kevina ma kontakty. Faktycznie, sąd dał nam tylko ostrzeżenie i wypuścił wolno. W tym czasie w pracy szefowa wprowadziła zasadę, że nie wolno nam za darmo naprawiać rowerów naszych przyjaciół. W którąś sobotę wymieniłem piastę w rowerze kolegi. Kiedy przeszedłem do pracy w poniedziałek, czekało już na mnie pismo z wypowiedzeniem i czek. Dlaczego chce mnie pan zwolnić, panie Sanders? Znasz zasady, Jim. Nie wolno niczego naprawiać za darmo, nawet dla najlepszego kumpla. Skąd pewność, że to zrobiłem? A, zostawiłeś piastę na stole i moja żona ją znalazła. To było po godzinach, to był mój czas wolny. Firmy nic to nie kosztowało. Jim, nie zwolniłbym cię, gdyby to ode mnie zależało, ale nie zależy. Wkrótce znalazłem pracę w innym warsztacie, prowadzonym przez człowieka na wózku inwalidzkim. Ponieważ bardzo rzadko zaglądał na zaplecze, nie wiedział, że tam palimy i handlujemy towarem. Cała załoga ćpała. W 3 klasie liceum wypracowaliśmy z kolegami 5-minutowy rytuał wypijania małej wódeczki i wypalania jointa przed lekcjami. W porze lunchu wymykaliśmy się na drugą stronę ulicy, do domu jednego z kumpli, gdzie paliliśmy trawę. Kiedy warsztat zbankrutował, na krótko straciłem pracę, szybko zatrudniłem się w kolejnym. Tam dla odmiany nikt nie jarał i raz, dwa zostałem zwolniony z powodu kiepskiej wydajności. W swojej ślepocie nie zważałem na drogę, którą szedłem, ani na konsekwencje. Co to za okropny hałas? Testuję mój silnik! Wyłącz go, zanim ktoś cię zgłosi, że zakłócasz spokój. Muszę sprawdzić, czy to działa, tato! Wyłącz go natychmiast! No dobrze! Jak mam wyremontować ten samochód? Nijak. Sprzedaj go w takim stanie, w jakim jest. Nie mogę, tato. Muszę zrobić przynajmniej jazdę próbną. No dobra, ale tylko jedno okrążenie, a potem go sprzedajesz. Hej, Jim. Świetnie podrasowany wóz. Prawda? Ma 500 koni. Sam podrasowałem silnik. Nieźle, co? Dobry jesteś w te klocki. Nie, robi wrażenie, tak samo jak twoja kolażuwa. To najszybszy rower w tym mieście. A ten wóz będzie nie do pobicia. Wejdź do środka. Musisz czegoś spróbować. Ojciec chce, żebym pozbył się tego wozu, ale nie ma mowy. Przeczytaj ten artykuł na stole, ten o medytacji. Będziesz w szoku? Już jestem. Ćwiczyłem medytację w pozycji lotosu. Pomaga w ćpaniu, tak? Oczywiście. Mam nową porcję kolumbijskiego złota. Możesz spróbować? Dawaj. Okej. Zrób światło, a ja włączę muzę. Zatrzymałem mojego hot roda i prowokowałem innych, żeby się ze mną ścigali.
Teraz potrzebowałem pieniędzy również na paliwo. W mieście pozostał tylko jeden warsztat rowerowy, w którym jeszcze nie pracowałem, a właścicielem był kuzyn mojego ojca. Poszedłem tam z silnym postanowieniem, że nie będę pił ani palił w pracy. Jednak zabrakło mi siły woli. Zmartwiło mnie, że nie byłem w stanie dotrzymać nawet obietnicy danej samemu sobie. W ostatniej klasie szkoły średniej miałem już przetestowane wszystkie możliwe narkotyki. Pewnego wieczoru zorganizowaliśmy w mieszkaniu mojego brata mocno zakrapianą imprezę. Około 2:30 nad ranem jego współlokator Dave, który niedawno się nawrócił, pojawił się z Biblią w ręce. Biblia mówi: nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Ej, wracajcie, chłopaki! Musicie tego posłuchać! W liście do Rzymian, rozdział 3, wiersz 23, tak jest napisane: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Z powodu grzechu zostaliśmy oddzieleni od Boga. Bóg mówi, że nie ma na świecie ani jednego sprawiedliwego. Wystraszyłeś ich, Dave. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Trudno z tym dyskutować. Posłuchaj tego. List do Rzymian, rozdział 6, wiersz 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Nieźle się na tym znasz, co? Wiesz, Jim, że Bóg posłał na świat Jezusa Chrystusa, swojego jedynego Syna, nie po to, żeby nas potępić, ale żeby On umarł zamiast nas. Wisiał na krzyżu za ciebie, przelał krew i umarł za ciebie, żeby zapłacić za twoje grzechy, żebyś ty mógł otrzymać życie wieczne. To robi wrażenie, stary. Ale to jeszcze nie koniec. List do Rzymian, rozdział 10, wiersz 9 i 10, posłuchaj. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Daj spokój, Dave. Rozdzierasz mi serce. To nie ja. To Bóg dotyka twojego serca, Jim. Oddaj mu swoje życie. Ja nie jestem na to gotowy. Ja mam pracę, mam potrasowaną furę, mam prochy i przyjaciół, jakich tylko zechcę. Czego więcej człowiek mógłby chcieć? Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Jezus ostrzega: jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. Oparłem się działaniu Bożego Słowa, żyjąc dalej w iluzji, niezdolny do odróżnienia rzeczy prawdziwych od tandetnych podróbek. Mój egoizm nie zostawiał miejsca dla innych. Nawet dla dziewczyny, którą uwiodłem w wieczór po otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły. 2 miesiące później oświadczyła mi, że jest w ciąży. No, i co z tą twoją dziewczyną, Jim? Kiedy jej powiedziałem, żeby przerwała ciążę, okazało się, że to był fałszywy alarm. Odtąd matka kazała jej brać pigułki. No i bardzo mądrze. Nie jestem gotowy na to, żeby być ojcem. Ani finansowo, ani wiesz, w ogóle. No, dzieciach bardzo by cię ograniczał. A nie ma mowy, żebym zrezygnował z koncertów rockowych albo z imprez, żeby niańczyć dzieciaka. Jak bardzo byłem zadufany w sobie, postępując według własnego widzimisię. Jesienią 1980 roku ponownie straciłem pracę, bo pojawiłem się w warsztacie na haju, a moja wydajność była zerowa. Przez 3 miesiące byłem bez wypłaty. Brakowało mi na paliwo, prochy, alkohol.
Więc chodziłem od drzwi do drzwi w poszukiwaniu pracy, choćby przy grabieniu liści. Nie znalazłem. Przygnębiony, pojechałem do warsztatu, a po drodze spotkałem Dave'a, współlokatora mojego brata. Hej, Jim. Jak leci? Fatalnie. A co u ciebie, Dave? Masz chwilę? Wejdźmy do mnie, ogrzejesz się. Dzięki. Chodzę i szukam roboty. Bez skutku, niestety. No, listopad to trudny czas. Nie zniechęcaj się. Znowu ten napis. Który? No ten. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Lecz ja i dom mój służyć będzie panu. Dave, ja widzę ten tekst 4 raz w ciągu godziny. W 3 ostatnich domach, w których pytałem o pracę, mieli go na drzwiach frontowych. Jim, najwyraźniej Bóg chce ci powiedzieć, żebyś dziś zdecydował, komu chcesz służyć. Jezusowi czy diabłu? Wiem, że się przeciw temu buntujesz, ale to może być twoja ostatnia szansa. Biblia mówi, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Pewnie masz rację. Może poszedłbyś ze mną w niedzielę do kościoła? W porządku, pójdę. A w międzyczasie zacznij czytać Biblię. Postaraj się przeczytać jak najwięcej z Ewangelii Mateusza. Zacząłem czytać Biblię, tak jak mi radził Dave. Ale w piątek wieczorem w Evansville był wielki koncert rockowy. Byłem pewny, że Bóg nie chce, żebym rezygnował z muzyki, więc poszedłem razem z bratem i przyjaciółmi. W trakcie koncertu wypaliłem 2 jointy i wypiłem 1/4 whisky. Ci goście to moi idole! Muszę podejść bliżej! A skoro cię to kręci, masz też marychę? Tak, wystarczy! Mam wszystko, co trzeba! Tylko się nie zgub! Przecisnąłem się przez tłum pod samą estradę. Stałem tuż przed prowadzącym gitarzystą, który grał bardzo agresywnie, wykonując obsceniczne gesty. Nieoczekiwanie wokalista wyciągnął butelkę whisky i krzyknął. Co się z tego koncertu? Nawet Bóg nie uratuje twojej duszy! Byłem przerażony jego bluźnierstwem i aprobatą, z jaką przyjął je tłum. Dlaczego on to powiedział? Odpowiedź przyszła, kiedy zaczęli śpiewać piosenkę o życiu z diabłem. Nagle uświadomiłem sobie, że diabeł jest prawdziwy, a ja całe życie spędzam w jego towarzystwie. Bez ograniczeń i zahamowań. Przypadkowy seks, narkotyki i muzyka rockowa zmarnowały mi życie. I tam, w czasie koncertu, zawołałem do Boga: co muszę zrobić, żeby być zbawionym? Chciałbym przestać uganiać się za diabłem. Chcę iść twoją drogą. I Bóg podpowiedział mi, żebym posłużył się słowami rockmana. Wołałem: Boże, zbaw moją duszę teraz, w czasie tego koncertu. Biblia mówi: każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I Bóg zbawił mnie tam, w czasie trwania tej bezbożnej piosenki. Po raz pierwszy w życiu nie miałem już ochoty słuchać takiej muzyki. Nagle poczułem się całkiem trzeźwy. I wróciłem do moich przyjaciół na trybunach. Nie mogłem doczekać się niedzieli. To było prawdziwe spotkanie z Bogiem, Jim. Kiedy potem siedziałem na trybunie, Bóg mi pokazał, pod jak potężnym demonicznym wpływem była ta grupa. A ta moc spływała od nich na odbiorców. Bóg jakby otworzył mi oczy. Dokładnie tak zrobił. Teraz masz Ducha Świętego, który będzie ci pomagał żyć dla Boga. Przyjaciele próbowali mnie namówić, żebym wziął prochy, ale mnie to już wcale nie ciągnęło. Chwała Bogu!
Jezus wyciągnął cię z ciemności do swojego królestwa. Dzięki Bogu. Jestem wolny od narkotyków, alkoholu i tej dzikiej muzy. Jestem naprawdę wolny! Pod koniec nabożeństwa powinieneś wyjść do przodu i opowiedzieć swoją historię. W imieniu Jezus jest potężna moc. W Dziejach Apostolskich, rozdział 4, wiersz 12, Biblia mówi: i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jeśli chciałbyś wyznać Go jako swojego Zbawiciela, wyjdź teraz do przodu. Postanowiłeś iść za Jezusem? Tak, pastorze. Wczorajszej nocy On mnie zbawił. Podczas koncertu rockowego. Uwolnił mnie od narkotyków i alkoholu. I chciałbym wszystkim powiedzieć, jakim wspaniałym jest Bogiem. Pomódlmy się za tego młodego człowieka. Uklęknijmy. Ojciec powątpiewał w moje zbawienie. Do chwili, kiedy miesiąc później sprzedałem mój podrasowany wóz. Widząc we mnie zmiany, zaproponował mi pracę w swojej firmie, która miała też płacić czesne za moją dalszą naukę. Opisałem historię mojego nawrócenia w krótkim traktacie, a wiele lat później ta sama grupa rockowa przyjechała do naszego miasta. Poszedłem na stadion kilka godzin przed koncertem. Setki osób czekały już na otwarcie bram. Wszyscy jesteście buntownikami, prawda? Bo inaczej by was tu nie było. Szukacie czegoś prawdziwego, tak jak kiedyś ja. Kilka lat temu też byłem na koncercie tej grupy. I właśnie wtedy Bóg pokazał mi, jak puste jest to wszystko, co oni proponują. Co proponuje świat? Seks, prochy i rock'n'roll i inne tanie substytuty tego, co jest prawdziwe. A prawdą jest Jezus Chrystus. Tą prawdą, której brakuje w waszym życiu. Jeśli szukacie tego, co najlepsze na świecie, oddajcie swoje życie Jezusowi. On zabierze was do nieba. Prochy to pułapka, ale Jezus da wam wolność. Narkotyki czynią z ciebie i z ciebie i z ciebie paranoika, a Jezus uczyni z ciebie swojego brata. Życie dla diabła prowadzi do śmierci. Chodzenie z Jezusem prowadzi do życia, i to do życia wiecznego. Słuchało tego kilku członków ekipy technicznej. Jeden z nich pobiegł do autobusu, wziął kamerę i nagrał moje przesłanie. Kilka lat później dowiedziałem się, że podczas tej trasy cały zespół obejrzał nagranie. A Słowo Boże nigdy nie wraca na próżno. Każdy z nas musi wybrać, czy chce być za, czy przeciwko Bogu. Wybierz życie. W programie numer 2687 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Jima Gilesa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.